spokojnie się jechało. Tam na początku z szybszymi Hondami, no to nie nowość, że te starty mamy lepsze, bo Mazdy faktycznie startują świetnie. No ale później tam te szybkie auta nadrobiły i Zagórski w końcu mnie dogonił. Wcześniej Terlikowska wyprzedziła, wróciła jakby na swoje miejsce. No później miałem spokojny wyścig raczej, bo moja konkurencja została z tyłu, się gdzieś tam przepychali z innymi autami, a ja jechałem swoje po prostu, bez jakichś dzisiaj dużych emocji. Warto było, bardzo się cieszę, wystartowałem, było kilka świetnych wyścigów. No dzisiaj był spokojny, przyznaję, jechałem po prostu spokojne okrążenia, ale kilka wcześniej wyścigów to dużo się działo, no bo było kilka takich solidnych walk, gdzie bałem się o pozycję, krótko mówiąc, żeby ją dowieźć do końca. Samochód świetny. Największą radość sprawia to, że wsiadamy do auta i jedziemy nim, nie martwimy się, czy coś będzie działało, czy nie, bo po prostu działa. I tyle. No, ja mam jakieś doświadczenia, że te auta kiedyś tam się robiło z używanych samochodów, no i różne rzeczy się działy. Tutaj te samochody są po prostu nowe, nie ma żadnych niespodzianek, tych przykrych niespodzianek. Auto po prostu jedzie i dojeżdża. I to jest wspaniałe, że możemy się pościgać, możemy sobie pojeździć, spędzić czas na torze w emocjach, a nie martwić się, czy samochód dojedzie do końca.